Witamy Państwa serdecznie w naszej klubowej kuchni. Dzisiejszymi naszymi gośćmi są profesjonalny kucharz Tymoteusz Puchacz. Witam Ciebie, kolego. Pomocnik świętego Mikołaja. Tak jest. I początkujący kucharz Mateusz Skrzypczak. Witamy Ciebie. Dzień dobry. Okej, okay. Moi drodzy Państwo, dzisiaj zrobimy dla Was, znaczy nie, no ja nie będę nic robił, ja będę tylko tutaj moich giermków i skrzatów w czapeczkach instruował, co mają zrobić i jak mają zrobić, a będziemy robili dania świąteczne. To taki odcinek widać po czapeczkach, prawda? Prawda. Ty już drugi raz, to już... Prawda. Kurde, no normalnie obrobiony, proszę, atrybuty, jest, pokaż, ja czepaczeczka jest. Naleźniki świąteczne. To będą naleźniki świąteczne. To będą naleźniki świąteczne. Dobrze, przejdźmy do szczegółów. Przejdźmy do szczegółów. Robimy dwie potrawy z ryb. No jak to by nie mogło być, święta to ryby przede wszystkim, prawda? Tak, zgadza się. Z tego względu, że tutaj jesteś już profesjonalistą puszka, a Skrzypa jest amatorem, więc amator robi zupę, a ty robisz grubą rybę. To będzie tak. Gruba ryba to będzie stek z polędwicy z tuńczyka. I sos też będę robił, nie? Oj, będziesz, tak. I będziesz robił sos z syropu z agawy, mandarynek i granat. To będzie takie słodkie złamanie dobrego steka. Ok? Świetnie. Brzmi nieźle, brzmi nie? Dobrze, tak. Do tego, żeby było różowiej, albo nie, bardziej fioletowiej, zrobisz purée z kalafiora fioletowego. I do tego jako dodatek wrzucimy topinambur, taki smażony, wiesz, a la frytki. Yes. Topinambur. Okay. To taki warzywo bulwiaste. Widzę. Warzywo bulwiaste. Trochę mówią na to różnie. Mówią na to. Jak imbir, co? Trochę. Nie. Mówią na to różnie, w każdym kraju inaczej, ale oryginalnie jest to topinambur. No i trzecią ciekawostką, którą pokażemy dzisiaj, a to jest rzadkość w kuchni, to są morskie szparagi. Świetne. Spróbujecie? Naprawdę nieźle. Morski szparag? Tak, morski szparag. Ale naprawdę, bardzo dużo białka. Ale ja ci powiem serio, czy będzie dobry. No, ale mów. Ale świetny jest. No? 25% białka. No nieźle jest. 25% białka. Jak potrzeba? Morski, jak morski taki, no? No. Z morza wyjął. No, słone, nie? Dobra. No dobra. Wiemy wszystko, co robimy. Ja przechodźmy. Ja tą zupę będę robił? Tak, zupę robisz. A jak chcesz, to możesz zostawić. Rybną. Robisz zupę rybną. Podam Ci jeszcze jeden z produktów do tej zupy i jedziemy. Dobra. Tak, zdejmijcie te czapki, żeby Wam nie wpadły do garów. Tak, elegancko. I lecimy, ok? Pyry. Dobrze. Kroisz ziemniaczki i pokażę jak. To pyry. Mateusz kroi ziemniaki w ten sposób. Takie plasterki. Pokrój ze cztery. Powinny nam wystarczyć. Jesteś chory. Tymuś. Tym nożem? Tak, tym nożem. Tymuś, to będzie dzisiaj ciężki odcinek, proszę Państwa, bo tu już mam pytania, czy tym nożem, czy nie tym nożem. Musisz go obrać. Daj, obiorę kalafiora, tak. Obierz kalafiorek. Wyżłam tutaj te wszystkie liściory. Daj mi kalafiora. Co pokroisz, wrzucaj do mnie do garka. Tak jest, czy ciężko? Albo wiesz co, albo jeszcze nie wrzucaj. Nie. Zrobimy inaczej. Ja ci wleję olej, go lekko rozgrzeję, a ty wrzucasz, będziesz wszystkie warzywa jak pokroisz. Musisz ale pokroić. Sobie kroisz, tak. Pięknie dobrze. Musisz pokroić cebulkę. Albo lepiej tą cebulkę. Musisz pokroić ziemniaczki. Obierzemy pomidorka ze skórki i również pomidorkę. Powiem szczerze, że Skrzypa... Jakże oczywiście też papryczkę. Także masz sporo do krojenia, uważaj na palce, wiesz, bo niedługo mecz, także bez palca będzie ciężko. Dobra. Dobra. No naprawdę, no początkujący kucharz ciebie, ale będzie bukiet coś róż. Teraz to, tak? Gdzie mam się patrzeć? Tam. Bukiet róż. Mam to na pół? For my mama. He? No, to ja ci nie podpowiem, to ty jesteś. Chcesz się oświadczyć komuś tym kalafiorem? Ja mojej mamy się oświadczyć. Jak się to kroi? Cebuli nigdy nie kroiłem, wiesz? Artur? Padło cebuli nigdy nie kroiłem. Słuch nie kroił nigdy cebuli? U mojego kolegi padło cebuli nigdy nie kroiłem. Okej. I jedziemy, nie? Cieniutkie, pamiętaj, okay. Nie? Bo potem będziesz to jadł. Ej. O, Miłosz przyszedł nawet. Miłosz to jest dopiero kucharz. A Miłosz będzie też, będziesz? Miłosz tu obserwuje nas przez szybkę. Miły, ogólnie Artur ma ciężko, bo Miły już go naprawdę po piętach... Mówisz, połyka mnie? Miły, jak ciasto zrobił, mam powiedzieć szczerze. Dobra, masz tego kalafiorka? Mam, no mówiłem ci, wstawiłem ci wodę, no to teraz musisz różyczki, tylko różyczki z niego, patrz. To teraz bierzesz... Strój, strój, no, bo ja
kalafiorowe nie robiłem. Potrzebujemy różyczek. O, no, tylko pięknie to zrobić. Daj, ja to zrobię. Żebyś to mi zrobię. Tutaj tego, wiesz, kikuta nie tam nie dawał, nie? Karola kikuta? Tak. Okej. Okay. Czekaj, w którą stronę to było? Zobacz, no, bueno. Tak, czy tak? Ale tak, nie, no naprawdę. Nie? Ej, Artur. Macie tu. Tak, czy tak? No tak. Tak, nie? No. Bueno, znowu. Słuchaj, paluchy. Panie. Wiesz, jak się chowa palce? Dobra, ja wiem, tak wiem, się wiem chowa. No już widzę, jak się, ja mam, tak, ja wiem, jak wiem, działa. Mamy plaster? Człowieku, co tu się dzieje? Legendo magio. O ja. Mówię ci. Nie, no będziesz legendą, kurde, kuchni kolejorza. Ty, kiedyś, ja już to widzę. Tak. Nie, no to już dobra. Będzie po prostu... To jest... Co teraz? Pokaż, nie no gość, nie ty, no gość. Nie? Trzy razy może pociągnąłem. Co teraz? 74. Cebulka jest? No. Ziemniaczek jest. Dobrze, to teraz papryczka, nie? Mhm. Pierwszy raz cebulę, nie? Możesz ją ciachnąć, tak? Mhm. Tak? O, ale dałeś teraz, tak. To będzie problem. Cyk, cyk, nie no. Obkroję ci tą paprykę, nie, żeby nie było jaj. I teraz proste. Ją pokroj w paseczki. Okej. Okay. Usuniemy paseczki. Tak. Paseczek to. Nie wiem, wiem. Super. No dobrze. Puszka. Mamy kalafiorek, przyniosę garnuszek, wrzucamy do garnuszka dawaj, kalafiorek ten. I go gotujemy. Daj go do bębna wrzucę. O. Do bębna niech się gotują tam. Po to. Dawaj. Dawaj mi to. Trzeba obgotować. Wrzucaj. Nie. Jeszcze nie ma dramatu. Nie ma dramatu. Czekaj, czekaj. No i pięknie. No, to no i jesteś gość. Dobra. Ja wiem, ja wiem. Teraz ale tak. Paseczki tam kroisz pięknie, mi się podoba. Mikrofon był. Dobrze. Pięknie ci to wyszło. Powiem ci, skupuj pięknie. Ale wiesz, tak. My tą zupę nie będziemy gotowali. Mamy święta, a my będziemy tą zupę do Wielkanocy trzaskać, więc ja ci trochę tutaj pokroję selerka naciowego. Okej? Okay? Tak. Będzie fajne, powiem, a co tam jest tu? Tam się nie ma nic. Dobra. Możesz to oczyścić. Pokażę ci coś, puszka. Zobacz. Tam. Nie siło, tam się pięknie. Tam się wasz obiad robi, wiesz? No właśnie. A teraz tak. Weźmiesz tylko uważaj. O kurde. I delikatnie oczyścisz ten topinamburek. O, w ten sposób. Ci, pasuje że... ci ten układ? Na co pasuje. Ale rób to nad tą michą, nie? Dobra, na co dzień pokinambura nie oczyszczam, ale. Ty nie, ta misja jest za trudna dla mnie. Nie, no patrz. Ja nie wiem, jak nie oczyszczałem. Pana to, pana to, patrz. A, okay, to... I jedziesz. No dobra, ja, dobra. No spróbuj. No. Mówię ci, ja się boję o palce. Jak dziabniesz za chwilę, to będzie grubo, ale nie, grubo, bo to nie z tej strony. Nie, no dobrze robiłeś, pan. No, o! Jest ale misja. Ci, jest ale misja. Będę rzeźbił, ale dam radę. Będzie rzeźba straszna, nie? To też? No nie, ja już to tak się boję o palca, no nie. I teraz patrz, mamy garnuszek. Idziemy robić twoją zupę. Ale dramat, ty. Nagraj to, bo to nie wygląda w ogóle, nie? Chłopie, patrz. Chłopie, nożem to ja operuję też dobrze, a pikanambur kiedyś kroi... Tu mamy... Mnie nie było. Zróbcie pikanambur, ja nie chcę pikanambur. Pierwszy robić. Tak, dobrze rozgrzana oliwka. Wrzucaj wszystkie te składniki. Widzicie, tylko uważaj trochę na ten nóż. Dramat. Dobra. Skrzypa, chodź, pomożmy z pikanamburem, bo no, nie dam rady. No ale fatalne. Co? No fatalne ta obieraczka jest, ja nie wiem skąd ją wziąłem. Tak, tak, fatalna obieraczka. Ja nie, myślę, no. Że ty fatalnie trzymasz. To ja bym źle robię, obieraczka dobra. No jak obierzesz pikanambur, okay. To jest kozak dla mnie. To nie będę się śmiał z siebie już nigdy. Dobra, nie jest łatwo, co? Nie jest łatwo. Co? Ej, no zobacz. Zobacz ty, no i co? Ładnie. Zobacz. No, ładnie. Ja się boję o palce, wiesz? Szybka, nic się nie martw. Widać, że w domu ziemniaki obierałeś. Mama, nie? Uczyła, nie? No, dobra, widać, poszło. Trzy sekundy nie leżało, tak jest. Rób swoje danie, że nie pomaga. Ja nie chcę pikanamburu, no. Kurde. Się tutaj co, wyrzuciłeś ten, dobra. Co obrałeś? Wyrzucił? Tam nie, się no. Smażą. Gdzie? Gdzie? Warzywka. Spadł na ziemię, to wyrzucił, no. Na pyszną zupę. Bo, jak maszynką do golenia byś? No nie, no, nie tak mocno, tak. Ale, przepięknie. No. O. Właśnie mocno trzeba, bo to nie schodzi. No nie. A to nie schodzi ten syf. No bo jak tak mocno, to wszystko będzie schodzić, a ta skórka ma się zejść. No i tak. Dobra, o, teraz idzie, jak widzisz, albo musiałeś taką dużą wziąć bulwę, wiesz? No chyba jak tak. Wziąłeś dużą, to o wiele lepiej wygląda. No dużo łatwiej, dużo dobra, łatwiej. Teraz tak, pomidorek. Ale rzeźby, Jezus, mana brama. Kręci. Nie będziemy go parzyć, malinowy, pięknie się obierze również bez tego, nie? Pikanambur to mnie zaskoczył. Bierzemy dzisiaj sobie pomidorka.
Znaczy, można by było do tej zupy użyć jakiejś pasaty gotowej, czegoś, to nie jest żaden problem. To jest nasza tutaj zupa klubowa, więc myślę, że każdy sobie da radę w domu. Niekoniecznie z pomidorem można. Ważne, żeby były warzywa, seler naciowy, cebulka, ziemniaczki. Na tym opiera się ta zupka, żeby była bardzo treściwa. Taka trochę inna zupa, troszkę inna zupa rybna, nie? Ok, do pokrojenia w dowolny sposób. Może być skrzypa, jakaś kosteczka, coś, nie ma najmniejszego problemu, nie? Dobra, tu ci jeszcze wytnę to. Pięknie. Ok, będę chodził i mieszał, bo pamiętam o tym. To jest kurde banał, człowieku. Pikanambur weź do ręki, to zobacz, to życie. Tutaj jakaś góra jest. Tą górę też potrzebujemy? No nie musisz tak dokładnie go oczyszczać. Nie? Nie, no tak już jest dobrze. A to skąd ja mam wiedzieć? Może być. Ja robię tam wszystko na 100%. Troszeczkę zrobi, już jest git. Już. Tu mamy śmietnik, bo staraj się nie naśmiecić na całej kuchni, tylko tu, bo widzę, że... Słuchaj, ja się staram, a jak ekipa to... sprzątająca będzie liczyła 7 osób dzisiaj. Ekipa sprzątająca to ja mam na nodze. Teraz tak, i ekipę sprzątającą pozdrawiam. Ja też, ja również. Dobra, ja mam to wrzucić gdzieś? Tego pomidorka? No. Jeszcze sekundę. Wrzucę ci, wrzucimy to zaraz do tego tutaj garnuszka, w którym przepysznie smażą się warzywka. Te, które zrobiłeś. Voilà. Teraz możesz dać tutaj pomidorka. Cebulkę, o, świetnie. Pachnie. Fajnie pachnie, nie? Nieźle. Też tak ja bym wolał interwał przebiec z tym pikanambru kroić, nie? Przysięgam. No, ale ty jesteś, ty jesteś profesjonalista już w tej dziedzinie. Wiem, ale ty to musisz robić coraz cięższe rzeczy. Profesjonalisty nie jest łatwe, jak widzisz, nie? Następny odcinek to będzie jak Pucha robi bankiet na 100 osób, sam. Słuchaj, to bankiet zawsze, nie? Dobra. Trzeba trochę podusić. Ja dokładnie, zobacz jak pięknie. Tak. No, damy. Fajnie. Będzie. Fajnie, no. Będzie. Podgrzeję i wyciśniecie mi do tego te mandaryny, ok? Są pomarańcze. Są pomarańcze, Artur. Są pomarańcze czy mandarynki? Tak? To są mandarynki? To takie big one, big one. Ja je mniejsze osobiście. Bardzo dużo wybrali. Nie wiem skąd Artur ma, ale Artur ma wejścia. Szparagi morskie dadzą Artur świetnie. Ma wejścia w świecie kulinarnym akurat. To. Dobra, podgrzewamy sobie agawę. I teraz tak, przykrawamy sobie. Będziecie wyciskali sok przez ręce, żeby pestki nie wpadały do środka, ok? Pokaż. Ja wiem jak. Okej, okay, pokażemy. Wyciskałeś przed ręce? Wciskałem, ale czy to efektowne będzie, to nie powiedziałbym, nie? Kiedyś się w Interku robiło sok z tego. Jeszcze chwilę i twój kalafiorek będzie gotowy. Musimy go troszeczkę jednak mocniej przeciągnąć. Mamy tutaj takie fantastyczne urządzenia jak blendery i zaraz będziemy robili pure. Pure mówisz. O, tu bym panią Sandrę jeszcze poprosił, żeby pani nam koleżanka, nasza sympatyczna kucharka podała może tuńczyka, rybkę, którą mamy w lodówce. Rybę? Nie, tu mamy, tam jest taka ciemna rybka, tuńczyczek. Pięknie, jest. Powiem ci, żebym go zjadł, nie? No to powiem ci tak, dobrze wylosowałeś, to jest łosoś. To jest polędwica z dorsza. Ty, ale on zamrożony tutaj jest. Tutaj mamy. Nie jest zamrożony. Jest. To sam wygląda. Test smaku, patrz. Uwaga. Zamrożony jest, mówić. Nie jest zamrożony. Żony jest dobrze schłodzony. No, ja bym musiał się szarpać tam. Szarpał tak. Dobra, i mamy również tutaj suma afrykańskiego. Tu się nam redukuje. Kurde, zobacz, jakbyś chciał fioletową wodę, to masz. Co jest to? Odstawimy na powiem chwilę. Ci, że jeszcze prezencji nie ma takiej, jak liczyłem, że to będzie. Mówisz? Jeszcze nie. Ale nie, no to musi być pire. Tak, dlatego mówię. A tuńczyka zrobimy w grillu. Dobra. Ile po agawę wyciskamy. Gdzie ty masz ten grill? O, pięknie. Pięknie. Wyciskamy, panowie, soczek. Proszę bardzo. No to... Cyk. I cyk. Ale całe mi to daje ostatnie soki z tego. No to dawaj. Dobrze. Dawaj. No pokaż nam siłę, pokaż. Ja nie, teraz nie uwaga, ja napniemy bicka. Uwaga, przez ręce, tak? Chciał. Ale tu gorące, wiesz, ja się spocę. Dużo tych ty? Czy nie? Dużo tych mandarynów? No,
No zwała za 4 spokojnie. Ale kurde, idę. Idziesz, nie? Ła. Łatwiej się wyciska, jak sobie przekroisz tak. Poczekaj, nie tak. Idzie do kosza. Od razu. W ten sposób. Okej? Łatwiej. Matino, musi. I od razu do kosza. Puszka wyciskaj, bo to ty robisz ten sos. Chłopie. Ale olałem co ten. Emulizacje, te mandarynki. Jeszcze jedną, co? Tak. Nieźle to wygląda, okej. Okay. I tą jeszcze. Ja powinniśmy mieć taką, moja mama ma urządzenie takie do wyciskania pomarańczy, wam powiem. Gdzie mamy rękawiczki? Kozak. Takie rybę jak robisz, najlepiej założyć rękawiczki, bo potem tak. Będziesz ręce mył 3 dni, dobra? Oczywiście. Proszę mam bardzo, założyć? Oczywiście. Umyję tylko, dobra? Umyj, załóż. Rybę. Tutaj puszka nie musi. Nie, puszka. Jego nie. Ręce będą pachnieć mandarynkami. Moje ręce już jak poszedłem, to pachnie mandarynkami. Zacznijmy od tego. Tak? Dobra. Wyciska już tak nie musi, bo będziemy tu naprawdę do nocy. Padła peska. Widzę. No to może no, tak być. No nie może tak może być. Może tak być. No. No miałeś. Masz dziurawe ręce. Dobrze, że nie jesteś bramkarzem. No właśnie. Wyciskaj. Zobaczymy, jak miły będzie wyciskał pomarańczy. Co wpada? Gdzie ty masz tu peskę? No mówię ci, że widziałem jedną. Musi być. Okej. Okay. Łyżeczkę. Jedną peskę w sosie, to aż żal nie wrzucić w sos. Dajemy. I teraz zobacz to. Co, już wystarczy. Wydobijemy parę pesteczek. Tak? Mogę ręce umyć, a teraz czy... mogą być. Możesz. Mam jeszcze wyciskać. Wystarczy. Nie, wystarczy. Nie może być za dużo, bo nie będzie tego sosu aromatu. No, wiesz? Dokładnie. No, że jesteś normalnie naprawdę profesjonalny. No, jak mam load of experience w tym zawodzie, wiesz? 4 lata stażu w Brugi. 7 w Leganes. Wiesz, o co chodzi? W Hiszpanii byłem na stażu. No. Ty nawet nie wiesz, to jest hiszpańska kuchnia, Artur. Tak? No. Ja nie, wiem, no trochę posiedziałem w Portugalii, ale co hiszpańska, to nie wiem. Nie? Raczej nie raz byliśmy na obozie w Hiszpanii, więc wiem. Nie zachwyciła mnie. Tak, nie zachwyciła mnie. No bo nie miałeś takich profesjonalnych zawodników z Hiszpanii jak ja. Na kuchni? Si. Dobra, masz rękawiczki? A, już. Prawie są. Dobra. No ładnie, bo to jest fajnie, podoba mi się. Nie? Tak. Dobrze, topinambur twój się już gotuje, sos się redukuje. Sos. Tak, no jest. Ketchup. Co mamy jeszcze do zrobienia? Obsmażymy sobie, ale to na fajrant nasze morskie szparagi. I ostatnim elementem, jaki zrobimy pile z kanapiorka. Ale niech sobie ten kanapioreczek jeszcze tutaj troszeczkę postawi. Nie ma problemu. Zaraz go będziesz blendował, mój drogi. Tylko chyba go wyblendujemy. Nie będziemy tego dzielić. Dobra. Kroisz w kostkę. Co? Wszystkie ryby. Dobra. W kostkę. Miks różnych ryb. Miks. Ja sobie posprzątam stanowisko. Nie lubię bałaganu. Ok. Tuńczyk, nie robimy nic z nim. Ale no. Masz tą deskę brudną. Ja. No bo ja dużo pracuję. Tak. Sami wiesz. Ja właśnie widzę. Wszystko na tej desce miałeś? Tak. Wszystko. Ale ty sprzątasz od razu. Ja, bym... no ja jestem profesjonalistą. W kostkę to dam tak i tak, nie? Dobra. Tak. Dobra. Jeszcze ile możesz poczyść i wrzucaj sobie smyk. Smyk? I smyk. Ja mam, ale tu wrzątek jest, no, Misiu. Bardzo ładnie. No to patrz. Daj tu łyżkę. No to patrz. A, o szybce to lubię, tak. Krab, tak zwany krab. Jedziemy. Daj tu łyżkę. Dobrze, ty Mateusz, puchacz. Robi fioletowy. Fioletowe pire z fioletowego. Człowieku, sparzyłem się lekko. Tak? Lekko tak. Dawaj. Chodź tu. No to teraz się hartujesz. Teraz się hartujesz. Ała, ty, tu jest naprawdę. Tu jest ryzykowny zawód, wam powiem. Kurde. Dobra. Jak sobie pokroisz, co dzień nie dałbym rady. I pokroj tylko to, co w tym. Zobaczę, jak tam twoja zupa. Ty, no prze... Nie powiem co, nie? Tak. Artur, tak? Ma takie te? No świetnie, nawet nie musisz, takie większe kawałki są lepsze. Wiesz, co? Czy takie zostawić? Tak. Dobra. Kurde, bele, bele. Niedobrze. Teraz łososia, tak? Proszę? Tak, tak. Też takie kawałki, takie same. To te już zostawię, nie? Masz tego kalafiora, czy nie? Masz. No masz, no to pięknie. Ale jest gorące, ty, mówię ci. No to masz szczypce, ty, no zobacz go. Wyciąga, no. I smyk. Dobry plan, no, wymyśliłeś. Zepsuł GoPro. Widziałem, no nie wiem. Ja muszę kadłub sobie.
Nie, no nie mogę z nim pracować. Koty! Serio dobrze jest. Dobra, dobra. Wyciągaj tego kalafiora. Szczypce. A widzisz, że ty jesteś taki, że to się spieszy. Trzeba się delektować. Ale nie. Delektować się możesz, jak będziesz jadł, a teraz trzeba. Ale daj się delektować gotowaniem, chłopaku. Święta są, Tymek. No są, dlatego ja się spieszę całe życie. No daj tranquilo mi tego kalafiorka, tak wiesz. No daj trochę spokoju. O, tutaj redukuje się na małym. O nie. Nie. Strasznego. Co się stało? Co to jest za ryba? To co? To? No, to jest. No? To jest sum afrykański. What? Sum afrykański. Wow. Silna ryba. Silna? Silna ryba. Coś da. No i dobra, rybki mamy. To możesz potem z powrotem przerzucić do. Bardzo dobrze wygląda w tych czarnych rękawiczkach, nie? Oła. Powiem ci, że on ogólnie dobrze wygląda, wiesz? Co, działałeś sobie? Nie. Nie? Ale ała było, nie? Wszyscy nagrali? No było, ta ryba jest jakoś co. No dobra, to zostaw. Nie daj pozdrowia, nie kryj bólu. Dobra, okej, okej. Dobra, dobra, już wystarczy. Nie ryzykujemy, wrzucaj tam, tak? Wszystko tak jest. No chodź tu do mnie, Misiu, chodź. Ty. O, zupka będzie top. Sosik też. I to mi bamburek też. Dobrze. I jak tam, Tymuś? Kozak. Jesteś? Jesteś. Zameldowany? Okej. Okay. Bierzemy blenderek. A tą też? O. Nie, ty nie. Dobra, jadą świry, nie? Dobra. Dawaj tę tackę. I jedziemy tu. Chodź tu, patrz. Tu mamy śmietnik. Siu. Dobra, kozak to zrobiłem. Następny quest. Widać, że nie pierwszy raz to robisz, widać. Ty masz tym jakąś wprawę, tak? Poproszę masła troszeczkę. O! O! No! Tymek, co z tymi... misja musi być. Topinambur! Topinambur? Nienawidzę tego słowa. Co z tymi perrami tu? Pyrry! Topinambur! Co z tym zrobić? No musisz wziąć i pokroić. Szybcem? Tak. Człowiek. Patrz. Dawaj. Ja go dawaj jest szybciej. Tylko cienkie, żebyś takich nie porobił. Klasy. Nigdy w życiu. No, dobra. Siniutkie jak chłopie. Tu najlepszy topinambur w kraju to jest. Zrobi kozak się szybciej. To powiedz, czy kozak, czy nie? Dobrze, czy nie? Poka. Okej, może być. O co? Pokaż, pokaż. Okay. Nie, no kozak. Nie, dobrze. No, kozak. To jest cały cienki. Kozak nie popsuł. Kozak. Starszy. Dziękuję. Następne. Świetnie. No, kroj sobie, bo to będziesz jadł. To będziesz. Nie będziesz miał co jeść, jak nie pokroisz. Dobra. To bym się nie zgodził z tobą. No i co? Za chwilę będziemy panowie finiszowali z naszymi daniami. No i o to chodzi właśnie. Bo już burczy w brzuszku, burczy. Daj tutaj coś na ruszt. Topinambur okrojony. Moment. To jest takie gorące. Moment. To jest gorące? Nie. Moment. Teraz weźmiemy tak. Wrzucamy rybkę do zupki. Jeździ, ja topinambur też? Powiedz mi. Ty nic tam nie wrzucasz na razie. No dobra, to nie. Ty wrzucasz swój topinambur. Tam. Gdzie? Dokąd? Idę. Weź sobie, tak. Weź sobie szybce, nóż zostaw. O, tak? Kurde, ostry chłopak z siebie, no. Cały czas z kosą byś chodził. Wrzucaj tą rybkę. Ja jestem tak, z bloku, jest. Wiesz, dlatego. O. Dawaj. Kolejka do gara teraz się zrobiła. Lekka, ty, ale coś ta czapka mi fryzurę popsuła, ale nie wiedziałem, że tak to wygląda. Okej, trudno. Okej, mamy? Dobra, no, świetnie. I tu też topinambur idzie? Rzepka... Nie, tam idzie topinambur. Do sosu? Nie do sosu, tylko do oliwy. No to będzie sos. No, teraz otrzymaj muzeczkę. Tak, i se zrzucę, powolutku. No dobra. 1-0. Generalnie. Są wszystkie bramki mamy kolorowe. Posprzątane. Ile ich będzie? Dużo. Zobacz. Zobacz, ile ich jest. Koga? Idziesz, dobrze. Idziesz sobie. Zobacz. Dobrze. Bardzo dobrze. Dziękuję. Dałeś, pięknie. Dziękuję. Ja i Mathieu, francuski kucharz. Oseista. Mathieu. Tu się dobrze dzieje. I Timothy. Tu się dobrze dzieje. Teraz robimy. Ty powiedz, że od następnego sezonu to ja ze skrzypą to będziemy prowadzić chyba już. Tak jest.
Ja będę stał i wam produkty podawał, wiesz? Dobra, to ja teraz tak. Zupę mamy prawie z 3,5 godziny. Ja mojej asystentki nie chciałbym odrzucać. To teraz tak. Nie wiem, czy dostaniesz tą robotę. Uwaga, teraz obróć to. Bo śliski, mokry. Sprawne palce skrzypa. To widzę, nie? Dobra, jest, nie? Jest, dawaj. Cały mokry. Dawaj na tego grillasa. Rzucaj go, rzuci się. O, pięknie to zrobiłeś. Ale żeś poszedł. Dawaj go trochę bliżej. O, idzie, skwierczy. Dźwięk, mega, kręcimy. Mega skręcimy. O, zobacz to. Nie no, ja bym ten obracał? Nie, nie przypal mi go. O ja, ale poszło. Tu jeszcze wrzucimy troszeczkę tego. Topinamburek jest, wszystko jest. A, i zapomnieliśmy o naszych szparagach morskich. Co to jest, proszę Państwa? Co to jest? To jest, proszę Państwa, awokado prawdopodobnie. I tu mamy... Z Wysp Kanaryjskich, słuchajcie, importowane. Ale tym się dzisiaj nie zajmiemy. To jest tylko dla pizzu. Tutaj dużo rzeczy dla pizzu. Banana, ja już jednego zjadłem. Było ich 5. Jest ich 4. Są 4, nie wiem. Artur, już mogę zdjąć te rękawiczki? Tak, oczywiście. No chyba, że chcesz w nich iść do domu, to nie ma problemu. A to jest, a wiesz, też? Ale jakbyś do dziewczyny w nich poszedł, to ale granat. Ogień. No. Granat. Ekipa Granat, o, ekipę Granat też pozdrawiam z dziadka. Mamy taką ekipę Granat, pozdrawiam Pawkę, Tomczyka. I tyle. Ale to jest okej, no. Nie? Takie fryteczki, powiem. Moja mama fryteczki takie robiła, ale żółte. Tak, to właśnie masz fryteczki. W takim oleju. Uła. Uła. No dobrze. Czyli co? Czyli kończmy nasze danie świąteczne. No, powiem szczerze, że poszliśmy bardzo mocno w świat. Bardzo mocno. I tradycja tutaj nie ma nic do rzeczy. Ale słuchaj, bo to jest... Ale to nie o to chodzi. Ten program idzie na wiele kontynentów. Tak, tak jest. Na Hiszpanię, na Amerykę Południową, w Argentynie będą nas oglądać. Pozdrawiam, tak. Diego Maradonę. Tak jest. Teraz tak, masz duży talerz. Zostaw te pomarańcze, chłopie, no. Ile można jeść tej? Puszka, co? Może jakiś, wiesz, design talerzowy, jak ty to wyobrażasz sobie? Ja to zrobię. No jakiś tu ładne włożenie. Ja tego nie po to byłem w Hiszpanii na obozie kulinarnym, żebyś teraz ty to robił za mnie. To będzie taki kozak, czy ty sobie... Dobra, mur obronny widzę, stawiasz? Człowieku. Widzę, stawiasz mur obronny. To musi być jako... dobra. Aha. Chłopie. No nieźle. Mówić. Nieźle. Tym razem na zgrupowaniu gotujesz puszka ty. Jakie zgrupowanie? Przedmeczowym. Dobra, masz to? Mam to. Dobra. No to teraz szczerze, jakbym dostał coś takiego w restauracji, to byś oszalał, nie? To mówię. Chodź tu. Jesteś kuszki sobie. Dawaj. Szybko, no. Bo przypali go, no. Masz? To, no. Masz? Masz. Oj. Dawaj tam. Ua, pięknie. Dawaj tam. No, jak ten, zrób ten, czekaj. Ja zrobię sos. Wiesz co robię, robisz trochę soli, tak? Brawo, to no to jest, nie, no to już jest, wiesz. Teraz zobacz, mamy nasz sos no ketchup. Z agawy. Zobacz. Just sos. Zobacz, damy go sobie trochę po tej naszej rybce. Tak steak wygląda. Przede wszystkim... Ty, a ile ja bym za to zapłacił w restauracji? Dużo pieniędzy. O ty, tu jest jakieś... Powiem ci, że troszkę byś się zapłacił, wiesz? No wygląda expensive, tak? Dobra. No i tak, puszka swoją potrawę zrobił. Teraz może wejść fotograf i zrobić zdjęcie. Zapraszam. Ale ja też to robiłem. Chłopie, ja też się co ty robiłeś? Oczywiście. Podpisuję nie, się. Nie. Chłopie, ty się to nie jedz jeszcze tego, bo trzeba jest. Zrobić zdjęcie. Ja idę też do tego. Ty byś chciał. Dawaj. Ja założę rękawiczki, żeby fajnie wyglądało. Teraz tak, nabiereczka. I zupa dla skrzypa. Skrzypa? O! Skrzypa. Proszę. Chodź tutaj, kolego. Czekaj, zaraz pokażę swoje dzieło do kamery. Robiłeś zupę. Bez zupy już trochę, już bez tych. Zaraz będzie za dużo. No nie, teraz trzeba to. Tak, nagrywają te krzaki kamerami. Daj, żeby wystawały, wiesz. Zobacz. Zobacz to. Teraz zupkę. Proszę, zaprezentuj do kamery tutaj. Do tej. Uważaj. Zobacz to.
Jest. Za chwilę upuści, bo go parzy. Nie. Mega, super mega. Brawo. Brawo. Kozak, kozak. Panowie, kawał dobrej roboty. No co wam powiem, nie? Bon appetit. Co wam będę gadał? Bon appetit i wesołych chwil. No jesteście po prostu mocni, nie? Po prostu razem. Podsumujmy tutaj dzisiaj tenże oryginalny, jakże fantastyczny występ naszych dwóch wspaniałych piłkarzy. Młodego pokolenia, reprezentantów Polski, młodego pokolenia, niebawem pewnie i reprezentacji seniorskiej. No co mogę powiedzieć, no, panowie? To, co zrobiliście, to sobie zjecie. Nie? Ja umywam ręce, ale co umywam przede wszystkim ręce? Praca zespołowa dzisiaj, czyli uzupełnienie jednego drugiego. Bo on mnie asekruje czasami na boisku. Dokładnie. Ja idę do przodu, on wchodzi, wiesz co chodzi? Rewelacja. No właśnie. Całkowicie. Na tak plus. Samo było i tu. Tak samo dzisiaj wchodził. No tak wchodził po prostu w wyciskanie twojej tak, sosu. Tak, tak jest. No było, tak było. Było naprawdę był dobrze. Dobry tak, teamwork. Tak jak jeszcze przerzutu mi nie dał. Tak dzisiaj operowaliście rękoma, więc myślę, daj, że jeszcze. Będzie to niezłe. Wiesz? Daj, będzie to niezłe. Dobra, nie było do powiedzenia. Dobrze, i na tym zakończmy. Była to puenta naszego dzisiejszego programu. Łap, nie złapał. Yes. Ty, no dobra. Co ty zrobiłeś to? Czy ty jesteś poważny? Jeszcze raz. Okej. Okay. Dawaj. Dobra. Co wy robicie? Jedziesz. Ej, dobra. Kozak. Okej. Okay. Pójdź to, pójdź to, ja to odkładę. No dobra. Dobrze. Czyli tak, moi drodzy państwo, którzy oglądają tenże program, na dzisiaj kończymy odcinek świąteczny z rozbrykanymi piłkarzami Lecha Poznań, Tymoteusz Puchacz i nie. Mateusz Skrzypczak. Przyszła elita polskiej piłki nożnej, jak również gastronomii polskiej i przede tego wszystkim się trzymajmy. I tego się trzymajmy. Przede wszystkim przyszli restauratorzy i szefowie. A my będziemy mieli restaurację, zobaczysz. Tak jest, bardzo dobrze. Co? A ja będę w niej gotował, albo nie, będę nią zarządzał. Złożymy życzenia. Ciało, dziękuję bardzo, pozdrawiam i do usłyszenia. Złóżmy życzenia. Złóżmy życzenia, faktycznie, ja bo to świetnie. Mati, zacznij. Chciałbym życzyć wszystkim. Czapki proszę na plan, czapki na plan. Dzięki. Uważaj, bo to... Ujej, do pomidora ty do sosu byś to dał. No, chłopie. Dobra, nie zgubi się chyba. Dobra. Dawaj mi te życzenia. Wszyscy pięknie wyglądamy. Tak taki jest. Duży. Dobra. Już może? Ja buty, też, ja drugi podobę. Jakieś buty na obcach. Ja po nim, no. No, dobra. Moi drodzy państwo, chciałem życzyć wszystkiego najlepszego, bogatego gwiazdora, spełniania wszystkich marzeń, jakże najważniejsze, żeby Lech został mistrzem Polski. A teraz życzenia złożą moi dzisiejsi najlepsi kucharze w Polsce. Kamera numer 3. Tak, ja bym chciał ze swojej strony, jako pomocnik świętego Mikołaja, tak, jeden, widać. Drugi pomocnik, i chciałbym złożyć właśnie wszystkim, ja bym chciał życzyć zdrowia przede wszystkim. Uważam, że zdrówka to jest rzecz, bez której byłoby nam ciężko i powinniśmy doceniać każdy dzień, kiedy jesteśmy w pełni wszyscy zdrowi i możemy wykonywać taką wspaniałą pracę, jak wykonaliśmy tutaj. Tak jest. Już? Ja życzę wszystkim spokojnych świąt, żeby każdy je spędził w rodzinnym gronie, żeby każdy wypoczął i w nowym roku, żeby wszyscy pracowali na swoje marzenia i wszystkiego dobrego. Ruszcie w tym nowym roku i jedziemy, dobra. Dzięki. Tak jest, jedziemy. Na razie, hej. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, grupa Aforti.